Cześć, z tej strony Flex Marcel i Seven Nutrition. Jesteśmy dzisiaj na siłowni w Człuchowie, w Fitnex klubie. I co? Dzisiaj wchodzimy z nową serią filmów dla Was. Zaprezentuję na nich swoje trzy ulubione ćwiczenia. W sumie to może nie ulubione, ale te, które naprawdę czuję, że działają na mnie. Dzisiejszego dnia zrobimy, no jakby to było, no musimy zacząć od klatki. Tak więc dzisiaj będzie klatka, pokażę Wam trzy ćwiczenia, które moim zdaniem działają najlepiej, bynajmniej na mnie. Tak więc co, zaczynamy. Pierwszym z nich będą rozpiętki na ławeczce skośnej. Tutaj właśnie taki skosik jest przygotowany. Kolejnym ćwiczeniem, drugim, jakie zaprezentuję później, będzie wyciskanie hantelek również na ławce dodatniej, na ławce skośnej, angażując bardziej właśnie górną część klatki, gdyż moim zdaniem ona u większości zawodników po prostu jest tą słabszą częścią. Dlatego tak samo jest i u mnie, dlatego większe skupienie właśnie kładę na wyciskaniu głową do góry. I ostatnim ćwiczeniem, które uważam, że jest rewelacyjnie buduje masę mięśniową, no to tradycyjne wyciskanie sztangi, ale również na ławce dodatniej. I tutaj, jeżeli chodzi o ławkę płaską, to kiedyś oczywiście trenowałem często, gdyż myślałem, że to jest taki priorytet w treningu klatki, że każdy musi to wykonywać, ale zauważyłem, że niekoniecznie ona tak fajnie buduje tą klatkę. Oczywiście, jeżeli ktoś chce sprawdzić swoją siłę, to jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o tutaj aspekt sylwetkowy typowo, to uważam, że wyciskanie sztangi na ławce skośnej daje lepszy efekt. Tak więc to jest tylko oczywiście moje zdanie. Nie każdy musi się z nim zgadzać. I co? Zaczynamy. I pierwsze ćwiczenie, rozpiętki na ławeczce dodatniej. Pokażę Wam, jaką metodę ja używam. Weźmiemy sobie hantelki. Tradycyjne rozpiętki zazwyczaj są robione chwytem takim neutralnym. W ten sposób, ale zauważyłem od pewnego czasu, że mocno angażuję przy tym pracę bicepsa, który po jakimś czasie również dał znać o sobie w postaci właśnie takiego dyskomfortu, bólu. I tak od już dłuższego czasu mój trening rozpiętek wygląda tak. Dolna część talerzy opierana jest na przedramionach i ściskamy klatkę. Tak właśnie wygląda to ćwiczenie, które pozwoliło mi rozbudować klatkę. I uważam, że w ogóle rozpiętki są jednym z najlepszych ćwiczeń, jeżeli chodzi o budowanie klatki, nadawanie jej kształtu. Sam Arnold kiedyś powiedział, że uważa, że właśnie dzięki temu ćwiczeniu
rozbudował tak imponującą klatkę, a wiemy, że no nie miał konkurencji w tamtych czasach. Ok, zakończyliśmy pierwsze ćwiczenie. Drugim będzie wspomniane wyciskanie na ławeczce skośnej, również hantelek. I tutaj mały taki szczegół, który jest ważny, może bardziej dla początkujących, żeby koncentrować się nie na samym wyciśnięciu hantelki w górę, tylko w momencie wyciskania starać się spiąć klatkę. Tak jakbyśmy chcieli na przykładowo bicepsami połączyć się prawym i lewym bicepsem, ściskamy klatkę. Nie myślimy o hantelce, którą trzymamy w ręku, a właśnie o tym, żeby ten ruch do pięcia klatki był tutaj mocny w tej szczytowej fazie. Również nie rozciągamy do samego końca, bo wtedy wychodzimy bardziej ze stawów, ale cała praca klatki, żeby była w pełnym zakresie, czyli rozciągnięcie nieprzesadne i spięcie. Ta koncentracja właśnie i skupienie na każdym powtórzeniu pozwala naprawdę poczuć tą pracę klatki piersiowej, a nie tylko wycisnąć ciężar i odpękać trening. Tak nie zbudujemy cycków, nie. Trzecim ćwiczeniem, które uważam, że jest takie właśnie top 3, tak jak wspomniałem, dla mnie, to nie jest też na takiej zasadzie, że wykonuję tylko te trzy ćwiczenia i na treningu i trening mój się kończy. To są takie trzy ćwiczenia, które najczęściej goszczą w moim właśnie repertuarze treningu. Co nie oznacza, że właśnie nie rezygnuję też z nich. Oczywiście raz na jakiś czas podrzucam inne ćwiczenie. Tych ćwiczeń na klatkę u mnie jest 4-5. Rotuję sobie nimi, ale to są trzy takie bazowe ćwiczenia, które najczęściej właśnie goszczą w moim treningu. Czy to jest trening na offie, czy to jest trening właśnie już przygotowując się typowo do zawodów, z tych ćwiczeń korzystam najczęściej. Trzecim ćwiczeniem będzie wyciskanie właśnie sztangi, również na ławeczce skośnej. I tutaj również taki jest szczegół ważny. Nie każdy może o tym wie, nie każdy pamięta, gdy właśnie dochodzi do treningu.
Ja staram się, trzymając sztangę podczas fazy tej koncentrycznej, jak i ekscentrycznej, czyli podczas kiedy wyciskam i opuszczam sztangę, staram się ściskać ją do wewnątrz, tak jakbym chciał stworzyć z gryfu harmonijkę, czyli kciuki połączyć do siebie. Ma to na celu mocniejsze zaangażowanie jeszcze wewnętrznej części klatki piersiowej, co jest naprawdę piekielnym uczuciem. Kto nie próbował, proszę, weźcie sobie nawet te 40 kg, nałóżcie na sztangę i spróbujcie zrobić coś takiego. W momencie, kiedy właśnie dochodzi do treningu ciężkiego, kiedy już te kilogramy już naprawdę uginają tą sztangę, no nie ma już możliwości o właśnie takim izolowaniu tego ćwiczenia, ale w momencie, kiedy właśnie wykonujemy te adaptacyjne serie, to jak najbardziej jest to wskazane i pomocne. Także to taka moja mała sugestia i teraz co? Przechodzę do ćwiczenia. Czyli tak, chwytamy sztangę, ściskamy ją już do siebie i przez cały czas prowadzenia ruchu do dołu i ku górze tą sztangę staramy się ściskać tak, żeby właśnie spięcie było w wewnętrznej części klatki piersiowej. W momencie, kiedy opuszczamy, również ściskamy i to napięcie również rozchodzi się po całości klatki. Dziękuję Wam za to, że jesteście z nami, że oglądacie. Ja przedstawiłem Wam teraz trzy takie topowe dla mnie ćwiczenia na rozbudowę klatki piersiowej. Mam nadzieję, że komuś z Was będzie to pomocne. Pewnie większość z Was również zna te ćwiczenia, bo to nic nadzwyczajnego. Pewnie i moje podpowiedzi również nie są Wam obce, ale dla przypomnienia postarałem się właśnie o to, żeby Wam tutaj to zaprezentować. I co? Dziękuję za uwagę. Dawajcie tam lajki, żadnych hejtów, bo nie lubię. I co? Subskrybujcie, kto jeszcze nie zasubskrybował nasz kanał 7 Nutrition. I co? Bądźcie ze mną, bo sezon 2020 już niebawem. Pozdrawiam serdecznie.